Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W ostatniej naszej części pobytu tutaj u kolegi Grzegorza Cymera w Budczycach będziemy pokazywać już tylko, jak wyglądają te gołębie młode, które przygotowane są do sprzedaży. Tych gołębi jest około 115-116 sztuk, nie pamiętam teraz dokładnie. W dwóch przedziałach, pokażemy tutaj w jednym. A co ciekawe, bo chcemy je pokazać, żeby koledzy się nie zdziwili, one kolega je przygotowywał do lotu, ale no już zaczęły się pierzyć trochę. No bo one są, nie latają, bo są już niezaciemniane od jakiegoś momentu, są niezaciemniane, są niewypuszczane i one się po prostu wydają. A tutaj mamy tego gołąbka właśnie, coś ciekawe. Z imbredu. Ty mówiłeś właśnie, tam pokazywaliśmy wcześniej samiczkę i samca, które wychodzą takie w pierwszym pokoleniu bardzo malutkie. Takie malutkie. I to jest jeden z takich gołąbków właśnie, które są w bliskim pokrewieństwie. Oni wychodzą nawet takie, jak inne, takie czekoladowe, tutaj dębowe. Tak, i one są bardzo malutkie, ale proszę mi zaufać, te gołębie później w jakichkolwiek łączeniach wychodzą wspaniałe. Mało tego, są tak dynamiczne, jeżeli chodzi o długie loty, że no bardzo dobrze przenoszą te cechy. Bardzo dobrze przenoszą cechy. Tutaj mamy, widzimy te czerwonego tam i mamy gołębie te czarne, które pokazywaliśmy, niebieskie, nakrapiane dużo. Nam tu chodziło przede wszystkim o pokazanie, że one się już zaczynają pierzyć. Proszę się nie zdziwić, że te zdjęcia na zdjęciach nie będą wyglądały tak efektownie. Jeszcze z jednego może pokażmy jakiegoś. O, tutaj mamy nakrapianego też. Ten już bez tych takich charakterystycznych czekoladowych barw. Tak jak widać, one są dosyć mocno wypierzone, bo w ostatniej fazie przez 4 tygodnie już nie są w ogóle zaciemniane, nie? Już kolega nie planuje już nie będzie latać. Także gołębie są wszystko rozszczeplone. I tu mamy jeszcze, te widzimy raz, dwa, trzy czy cztery czarne gołębie. Tam w drugim boksie też pewnie jakieś są, także... Tak, tam jeszcze tylko jest. To są te gołębie młode, które tutaj u kolegi Grzegorza będzie można nabyć i chyba od tych zaczniemy na początek sprzedaż tych gołębi. Także na razie dziękujemy bardzo, powodzenia życzymy, no wierzymy, że kolega, kiedy już przebędzie pozytywnie te zabiegi, które ma w planie, to może do sportu gołębiarskiego jeszcze wróci, tym bardziej z młodym człowiekiem. Dziękuję, do zobaczenia, dobry lot.